Chciałbym Wam pokazać niezwykle kompaktowy, rewelacyjny produkt Matrixa. O, konkretnie rolki V. Są to rolki, które dopasujemy do każdych warunków, jakie zostaniemy nad wodą. Są one lekkie, jednak bardzo stabilne, ponieważ mają cztery nogi. Teleskopowe nogi. Rozłożenie jest naprawdę szybkie. Rozkładamy w ten sposób, że zmieniamy kąt ustawienia każdej nogi i dopasowujemy się do każdych warunków. Teraz mamy standardowe ustawienie. Te rolki można ustawić praktycznie na płasko. Kiedy mamy, tak jak tutaj, wysoko za plecami i chcemy jak najniżej prowadzić tyczkę, żeby było wygodnie, to bierzemy na płask, dosłownie na płask. Te rolki nam się w żaden sposób nie przewrócą. No. O. Coś takiego. Mamy przy ziemi. Tyczką idealnie trafimy. Rolki mają świetny system przeciwwietrzny. Posiadają takie oto obojniki, więc kiedy wiatr wieje, zabiera nam tyczkę, ona się tutaj zatrzyma i nigdy nie ulegnie uszkodzeniu. Jednak przy łowieniu bezwietrznym polecam ich nie używać. Wtedy mamy szersze możliwości manewru. Nie musimy patrzeć za plecy, odstawiamy tyczkę czy tu, ono nam zawsze zjedzie w odpowiednie miejsce. Nie tracimy czasu, mamy pełną kontrolę nad rybą, nad zestawem. Rolki są niezwykle uniwersalne. Możemy je rozłożyć na płask, postawić naprawdę wysoko. Sprzęt ten pozwoli wysunąć się maksymalnie do góry. Rolki są niezwykle długie, więc nie przeszkodzi nam wysoki wał za plecami czy stok, ponieważ no, dopasujemy się do każdych warunków. Możliwość regulacji nóg o 10 stopni pozwala dopasować się do każdej sytuacji nad wodą. Bardzo szybko polega odpinanie i przesuwanie nóg teleskopowych. Nie trzeba nic kręcić. Są klipsy, które otwieramy, zaciskamy. Mamy już czwartą nogę. W tym momencie, przy tym rozłożeniu, rolki mają... O, jeszcze ta noga w odpowiedni kąt. Rolki mają 1,50 m wysokości. Kiedy zastosujemy przedłużki, które można dodatkowo dokupić, osiągniemy długość 2,5 metra. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego się może komuś przydać. Natomiast no, można nawet łowić z pomostu, postawić je w wodzie. Nic się nie stanie, będziemy mogli swobodnie operować tyczką. Taki oto spadek nie stanowi problemu dla tych rolek. Bez problemu je rozstawiamy. Czy to tak, jak chcemy tutaj dość wysoko je mieć, czy obniżyć je i dopasować do skosu optymalnie, jednak bardzo stabilnie, tak żeby nic się nie stało z wędką, ponieważ no, jest to bardzo drogi element w naszym wędkarstwie. Idealnie pracują, cofamy tyczkę tak, jak chcemy, czy to tak, czy delikatnie podnosimy o 10 stopni kąt. W każdych warunkach je rozłożymy. Jedne z najlepszych i najbardziej nowoczesnych rolek na rynku, więc bardzo polecam. Ja jestem użytkownikiem, często po nie sięgam w trudnych warunkach i zabieram się do łowienia.